Cześć Darski, serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Kozacy 3 i mamy misję drugą kampanii angielskiej, konkretnie wojny domowej w Anglii. No i cóż, tutaj standardowo mamy opis, co się działo pomiędzy jedną a drugą misją. Ogólnie powiem, że wielkim minusem Kozaków trzecich jest to, że nie czuję tutaj fabuły. No, naprawdę, pomiędzy misjami są takie odstępy w czasie, tyle się dzieje, że ja tego nie czuję, żebym uczestniczył w tych wydarzeniach, które tutaj są przedstawiane. To jest takie słuchanie starego wygdy wojennego, który opowiada ci o swoich wyczynach z młodości i tak przeskakuje z tematu do tematu tak naprawdę. I tam wspomina, co było pomiędzy tym, że no to w tej bitwie odniosłem wielkie zwycięstwo, potem było to, a potem doszło do kolejnej wielkiej batalii i tam opowiada tą inną batalię, która jest długi czas po tej pierwszej. I tak w sumie czemu, jak, po co, dlaczego, co się dzieje? Serio, jakoś w drugich Kozakach fajniejsza była ta kampania. Choć była krótka strasznie, ale jakoś fajna była, taka przyjemna. Tutaj takie nie wiadomo co. Dobra. Koniec marudzenia, zaczynamy misję drugą. Tutaj nie wiem, czy przewinąłem już cały ten opis, żebyście mogli przeczytać, jak nie, to robię teraz. I zaczynamy misję. Roy... Jejku. Przepraszam. Royaliści często należają do bogatych hrabstwa, więc musisz zorganizować obronę. Nie trać czasu i zajmij drogę na zachodzie. Okej, czyli muszę jechać tutaj. No to jedziemy. Muszę zebrać ludzi ponownie. Tym razem nie mam wyznaczonego swojego dowódcy. Jak widzę, tutaj mam samych rajtarów, dragonów, nie mam nikogo, kto byłby bohaterem moim. W sumie to dobrze, bo nie będę się martwił. O, hello. Co u was? Hej, koleś. Okej, okay. Nie wiem, czy tak wtedy już mówili, ale nie będzie. Chodź no tutaj i powiedz mi, jak daleko są do wioski? Założę się, że ta droga nie była naprawiana od czasów króla Artura. Panie, czy uważasz, że jest miłe zatrzymywanie kogoś na środku drogi bez słowa powitania, bez choćby o zdrowie, bez najmniejszego śladu wprowadzenia do rozmowy? Jejku, Anglicy, co z wami? Znaczy, rozumiem, że macie problemy czasem na punkcie etykiety, przynajmniej takie słyszałem coś, ale bez przesady. Co więcej, czy na miejscu jest żądanie odpowiedzi, jakby zatrzymywana osoba była miejscowym przewodnikiem? Azalicz wierzy, że wszyscy powinniście czuć się zaszczyceni na sam widok twojej barwnej kurtki. Jejku, muszę cię, panie, rozczarować, gdyż nie jestem kimś, komu twój niegdyś wytworny strój oraz obskurna zbroja mogą zaimponować. Dzięki Bogu, my, mieszkańcy Anglii, posiadamy jeszcze pewne zasady, chociaż prawo nierzadko je neguje. Na twym miejscu, panie, przemyślałbym twój swój brak manier. Dobra, mamy dogadać się z ludźmi. Tak więc ostatnia opcja wydaje się najodpowiedniejsza. Jestem cierpliwym człowiekiem. Okej. Dobra, dogadaliśmy się. Nie zabiłem go. Poproszę, nie wiem, jakiś order w tym momencie. Coś, ktoś. Nami, proszę. On przeżył. A mógł, bo mogłem zabić. Chyba. Oto i nasz dowódca. Dzień dobry, Sir. Cóż, może nie taki dobry. Kawalerowie pojmali naszych, to znaczy twoich, robotników i przytrzymują ich wiosce na zachodzie. Bez nich nie zdobędziemy, a właściwie ty nie będziesz w stanie stworzyć armii i pokonać wroga na północy. No to musimy ich oswobodnić najwyraźniej. Na szczęście mamy już oddziały. Sformujmy sobie
O, tutaj widzę, że na tyle jest połączony, świetnie. No to poproszę... się rozstawcie. Zrobię sobie wasz oddział, z kawalerii sobie zrobię drugi oddział. Zrobię save'a gry też, bo czemu nie? O, tutaj save pierwszy, misja druga. Dobra, w ogóle ten poziom trudności jest za niski chyba, tak, ale zapomniano go zmienić. I oni są tutaj. Obstawili. Widzę też najemników arabskich w Anglii. Ma to dużo sensu w tym momencie. A, rozumiem, że muszę się ogólnie spieszyć z tym, bo jak nie, to zaraz wróg na północy serio zbierze dużą armię. Najlepiej byłoby ich wywabić pod nasz ostrzał. Choć chyba to nie mają muszkietów. Znaczy tylko mają dragonów, ale to nie stanowią zagrożenia. Dobra, tak więc całkiem znośnie jest. Rozciągnę się w linii. Okej. Wow. Tutaj widzę, że siły mają duże. Dobra, mamy jednak kilka problemów. Po pierwsze, nie masz koni. Super. Musisz przyjąć stajnię w pobliżu zamku na północnym wschodzie, czyli... tu? Tu, sorry. Aby zacząć rekrutować kawalerię. Po drugie, potrzebuję specjalnego ekwipunku, aby odlewać działa, a tylko zamek na północy ma do tego odpowiednie zaplecze. A po trzecie, twoim ludziom przydałaby się nowa broń, a żeby ich odpowiednio uzbroić, potrzebujesz inżynierów wojskowych. Możesz ich schwytać w zamku na północnym zachodzie. Super. Pamiętaj, że wróg używa tych zamków dokładnie w tych samych celach. Zdobycie ich pozbawi go siły militarnej. Dobra. Zobaczmy, jak bardzo obstawione są te zamki. Na szczęście, dobra, tutaj, gdzie są działa, jest spoko. Czyli musimy zacząć tak naprawdę od zdobycia tego. No dobra. Tak więc weźmy naszych chłopów angielskich. Postawimy oczywiście sobie ratusz. Czemu nie? Zaczniemy od razu budować miasto. No i ściągnijmy nasze siły tutaj. Będziemy się bronić. Chłopi wrócili. Hello. Panie, przeprowadziliśmy naradę i postanowiliśmy ci pomóc. Jesteś dobrą osobą, panie, i wolimy służyć tobie niż jakiemuś niegodziwcowi. Moja cierpliwość się opłaciła. Nie wierzę. Dobra. No postawicie tutaj ten ratusz nowy. Rozbudujemy oczywiście tu wioskę. Myślę, że całkiem... będziemy mogli tu ładnie rozbudować. Widzę lasy ładne pod wycinkę. To tak. Skoro wy przyszliście do mnie sami, to weźcie, zacznijcie od postawienia koszar. Kuźnię już mam? Mam kuźnię, dobra. Wy zbieracie pola, a tutaj zbieracie pola. A zbieracie zboże. Dobra. A na dwa razy koszary. W sumie piątka stąd mi się przyda. Tutaj. Do kopalni złota zaraz.
tutaj widziałem. A, dobra, rekrutujemy pikinierów. No, to od razu spam robimy po prostu. Wystawiam to. Dobrze. O, czego jeszcze potrzebujemy? Akademii. To akademia gdzieś tutaj. Wy, postawa obronna. Wy tak samo. Dobra. Zajmij się tutaj. To najrozsądniej będzie zająć ten zamek najpierw. Bo zdobędziemy armaty. W ogóle nie jest zamek, to po prostu... osada. Nie wiem, czym to zamki nazywają. Ale niech im będzie. Nie czepiamy się specjalnie. O, tutaj widzę węgiel, dobrze. Zaraz chyba postawię dodatkowy ratusz. By szybciej chłopów werbować. Dobra, tutaj sobie rozwiniemy co? Mogę tu przejść do kolejnego wieku? Nie, nie mogę. To po co w ogóle mam to? Nieważne. Rozwijamy sobie to i stawiamy dodatkowy ratusz. A wy już tutaj postawcie do kamienia. Pomóżcie im. A tutaj bym sobie wykupił ulepszenia jednak tych pikinierów. Sądzę, że to całkiem niezły pomysł. A tutaj też hurtowo rekrutujemy chłopów. I czy czegoś jeszcze potrzebuje do budowy? W sumie przydałoby mi się centrum dyplomatyczne. Wy tutaj zbieracie kamień. Pomóżcie. Tutaj będziecie drewno zbierać. Co mogę jeszcze zrobić? No, większe wydobycie kamienia. Brzmi dobrze. Jeszcze ulepszmy ich. Chwilowo brakuje mi złota. O, hej typ. Ja może zapiszę, zanim zacznę z tobą gadać. Ja tak mi się wydaje, to dobrym pomysłem jednak. Zaj drugi. Dobra. Witaj panie, jestem poszukiwaczem najemników. Zrekrutowałem ponad 1000 żołnierzy służących w wojnie na kontynencie. Gdybyś tylko widział tych chłopców, prawdziwi Anglicy, twarci jak dęby, za niewielką sumkę mógłbym załatwić najlepszych żołnierzy w kraju. Czyli potrzebuję 3000 złota, by zebrać wojsko. Dobrze. No to, rozbudowujemy kopalnię zaraz. Choć właściwie jeszcze mogę targ wybudować. Tutaj przydaliby się dowódcy. Chodzi o pikinierów. Tutaj postawa obronna oczywiście. 8 chłopów tutaj niech idzie. I tutaj. A wy możecie w pola iść. Na razie kolejnych lepszy nie. Mało złota mam. Dlaczego tylko 4 pracuje, a nie 5, tutaj nie mam pojęcia. Pracować. A, dobra, będę miał 2 oddziały pikinierów, to wtedy zrobię dział strzelców dodatkowy. Tutaj. Lubię tych chłopów, bo chcę zaraz zacząć wymieniać kamień na złoto. Jak to ja mam zwyczaj tak naprawdę. Robić często. Tutaj ten oddział muszki trochę mi przeraża.
Mnie rozniesie przecież. Dobra, przyspieszymy to trochę. Potrzebuję złota. Będę sprzedawał kamień. Coś takiego. Możemy rozbudować teraz. Dobra. Tak, podejrzewam, że po drugiej stronie rzeki jest więcej kopalni, tylko że druga strona rzeki jest obstawiona. Tak, łagodnie mówiąc, troszkę. No, coś tu broni tego. No dobra, ile mam chłopów? Wow, za dużo aż, ale to dobra, będzie na uzupełnienia. Na razie rezygnujemy, ulepszamy szelców. Co ja tutaj ulepszam? Siła ognia, dobra. To jeszcze mogę wykupić ulepszenia do siły ognia, tylko że tego nie wykupię, bo potrzebuję 18 wieku, do którego nie mogę przejść. Tak więc gro, dzięki. Patrzę, że żywność mi bardziej średnio rośnie, więc zaraz chyba postawię dodatkowy wiatrak. Znaczy, no wiem, młyn. Już mi Sagrod wypomniał, że powiedziałem na młyn wiatrak. Dobra, równijmy tutaj. No, szybko tak zbieramy siły w miarę. Dobra, do kamienia. Do drewna. Kupujemy złoto. Trzynastu mamy. Czy obrona wam potrzebna większa? Właściwie niekoniecznie. I tak nie, że będę was osłaniać. Pancerza nie macie. Nie macie przeciwko strzałom. W sumie przydałoby się zwiększyć tę obronę. Dobra. Możemy sobie pozwolić jeszcze. Do kamienia. By tutaj zbierać. Coś mogę jeszcze wykupić ciekawego? Większe zbiory. To ja muszę klikać to. Tutaj może będę obsadzał już kolejne zło, żeby nie było takiego tłumu przy jednym tym. Nie wiem, czy to jakoś wpływa na szybkość ich tutaj pracy. W pewnym momencie pewnie tak. Kolejne koszary, kiedy bym mógł mieć? Złoto 30 tysięcy, to powodzenia. Wyzbierać się tutaj. Zbierać. Pomóc im. Mogę sobie kolejny ratusz postawić i jeszcze więcej chłopów produkować. Bez myśl.
Nie no, całkiem szybko się rozwijam, odnoszę wrażenie. Czyli jest 8 strzelców, dobrze. O, dobra, wy do kamienia. Wy też. Tutaj. No i więcej chłopów werbujemy. Dobra. 6000 złota. A te kolejne koszary kiedy? Przy 30 tysiącach. Nie uzbieram tyle. Większa obrona, atak. Co by się przydało jeszcze, może? Dobra, zróbmy. Tutaj obronę im zwiększmy. Nawet będziemy mieli oddział pełnym. To wtedy przywołam sobie tych najemników i uderzymy na tutaj centralny punkt. Do kamienia. Kamienia. Do drewna. Tutaj jeszcze ich ulepszamy, może koniecznie 65, nawet będzie odciął. Przydałby mi się serio kolejne koszary. Ach. Mogę jeszcze wykupić to, zapomniałem o tym. Tak po prawdzie. My tutaj. Wy tu. Wy tu. W 72, świetnie, werbujemy więc oficerów teraz, znaczy oficera i doboż. I będziemy mieli sformułowany oddział, właściwie zapomniałem o tych kompletnie, przecież ich mogę tutaj dołączyć. W sumie powinienem. No właśnie. W sumie może już 120 zbierzemy, taki duży oddział strzelecki. No, poczekamy jeszcze chwilę, bo mieć więcej ludzi zebranych. Zwłaszcza jak patrzę na to. Tutaj mają... Nie, to jest chyba 120 ludzi. Chwila. Nie, no nie chcę mi się liczyć, tak serio. No to poczekamy jeszcze chwilę tutaj. Niedługo będziemy mieli dosyć. Idźcie tu pracować. Pracujcie tu. Mogę jeszcze oddział grenadierów zebrać. I w sumie to by się przydało. Tak, 36. Na pewno gdyby jakiś mur trzeba było zdobyć. Ile mamy w tej chwili? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Dobra.
Aha, a będzie mieli oddział. Chłopi no, do kamienia. Ci niech tutaj zbierają. Ci tutaj. Ej, kolega, kamienia mam już za dużo w tej chwili chyba. Takie, ups, przesadziłem. Powiedzmy, 10 tysięcy sprzedajmy. No i tak to mogę złoto zbierać. Dobra, jak tam mój oddział? Tu wysłużyć, świetnie. Jak podejdzie tu? W linii. Postawa obronna raczej. No i potrzebuję dodatkowo oficerów dla grandierów. Oddział mały, ale myślę, że taki wystarczy. Dobra. A ja będę na tyłach. No i tak, tych rozstawmy tu. Tych tu. Weźmy ich sobie pod dwójką, powiedzmy. Ci pod trójką, pod jedynką kawalerię. Dobra. Wszystko ustawione. Świetnie. No i kolejnych chłopów do pola, do drewna. No i do kamienia. Tutaj, idźcie. W ogóle mogę zwolnić z produkcją chłopów jednak. Jeszcze tych byś im do drewna. O, i mogę to rozbudować w ogóle. Kolejny poziom. I niech paru tych chłopów zbuduje gdzieś tutaj ratusz. Dobra, wracajcie. Jednak produkujemy dalej chłopów. Też. Was budujemy kolejny ratusz zresztą. No dobra, wiecie co? W tym miejscu zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam was do kolejnego, w którym już prawdopodobnie zacznie się walka na poważnie w tej misji. I zajmiemy to, to albo to. Cokolwiek, co zajmiemy. Na pewno. Tak więc dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.